Dzień dobry Państwu. No właśnie idę spacerem przez park, a tu Pan młody mnie zaczepił i mówi, żebym coś, jakieś życzenia złożyła. No nie wiem, co mi przychodzi do głowy, ale no bardzo chętnie zgodziłam się temu Panu coś odpowiedzieć, że właśnie wszystkim mieszkańcom Wołomina życzę, żebyśmy szczęśliwie doczekali świąt Bożego Narodzenia, bo już patrzę, blisko choinka tu za mną teraz stoi, i żebyśmy zdrowi byli, a ja szczególnie w moim wieku jestem już na emeryturze, wszystkim seniorom życzę zdrowia, pomyślności, żebyśmy jeszcze cieszyli się życiem, ile nam się jeszcze należy, ile nam Bozia jeszcze dała. Tak, żeby było wszystko dobrze i wszystkim jeszcze raz z Wołomina, Państwu, wszystkim seniorom i tym dzieciom małym, i tym małym, i tym najmniejszym. Wszystkim życzę wszystkiego dobrego, po prostu wesołych świąt. Cześć, to Mariola, życzę wszystkim moim znajomym i rodzinie oraz mojemu chłopakowi Jarkowi wszystkiego najlepszego, wesołych świąt, dużo prezentów pod choinką i żebyście byli szczęśliwi i zadowoleni. Tak. Na te nadchodzące święta i zbliżający się nowy rok 2013 chciałam życzyć przede wszystkim swoim najbliższym dużo zdrowia, pracy i spokoju na co dzień i dla wszystkich, żeby ten rok był dobry, a nie kryzysowy, jak zapowiadałem. Janina Pisarek, wszystkiego najlepszego, zdrowego, zdrowych i wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku dla całego Wołomina i dla całej Polski. No proszę. Jestem Izaja Żąbek, chodzę do pierwszej gimnazjum i też chciałam złożyć najlepsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia całemu Wołominowi i całej Polsce. Dzień dobry, jestem Kazimierz Dąbrowski, Sołtysy Cięciwy. Chciałem złożyć najlepsze życzenia świąteczne burmistrzowi Ryszardowi Madziarowi, zastępcom, całemu urzędowi, mieszkańcom, mieszkańców Cięciwy, zdrowych, wesołych świąt. Chciałem wszystkim mieszkańcom Wołomina, gminy Wołomin, na nadchodzące święta Bożego Narodzenia życzyć prezentów pod choinkę, udanych spotkań świątecznych, no i pomyślności. W nowym roku chciałem przede wszystkim swojemu sztabowi i wszystkim wolontariuszom, którzy będą zbierali w Polsce, a także i w Wołominie, życzyć udanych zbiórek, tego, żeby osiągnęli jak największe wyniki finansowe, i życzę naszemu sztabowi, żebyśmy osiągnęli kolejne rekordy, a zwłaszcza jeżeli chodzi o sprzedaż serduszka. Dziękuję serdecznie i zapraszam wszystkich w nowym roku do pomocy. Życzę całej rodzinie, wszystkim tu zgromadzonym, zdrowych, wesołych świąt. Więc też chciałbym życzyć całej rodzinie, wszystkim zgromadzonym, klasie wojskowej, policyjnej, zdrowych, wesołych świąt. To nazywam się Karina Jeryć i chciałabym wszystkim z sztabu wołomińskiego WOŚP-u i wszystkim z gminy Wołomin złożyć wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Cześć, nazywam się Kuba. Chciałem wszystkim życzyć szczęśliwego nowego roku i także wesołych świąt. Dziękuję. Cześć, to Daria. I Maja. Chciałybyśmy złożyć Wam serdeczne życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego roku. Najlepsze życzenia. Pięknych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. Świąt spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Abyście znaleźli pod choinką dużo prezentów. Świąt, które dadzą Wam dużo radości i odpoczynku. A co najważniejsze, nadziei na nowy rok, aby był dużo lepszy od obecnego. Wesołych świąt!